Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Forest. To jest najbardziej lubiana i łapkowana seria na moim kanale, choć nie, wróć, Akinator. Akinator i seria z geniem przebiła The Forest, więc forestomaniacy, zamiast tracić siły na fabkowanie w ubikacji, powinniście zafabkować ten film. Bez opierdalania, tak wiem, Szymon, masz wysadzić dziurę. Ale nie mówiłem, że do niej wejdę. Nie mam zabezpieczenia, a boję się HIV. O! Piórka! Bierzemy! Dawaj. Piórek nam ostatnio cały czas brakuje. Za 5 godzin jest aktualizacja The Foresta, więc jutro będzie pewnie kolejny odcinek. Nie chcę nic obiecywać, bo znając mnie pewnie jutro nie nagram tego odcinka, nie nagram go pojutrze. Ale psioryba dmuchał w dupę tak właśnie, i wezmę sobie kamień i go zjem za suchar tygodnia. I teraz tak, wchodzimy, potrzebujemy coś, co wypierdoli w powietrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, z tego co kojarzę chyba pięć, i alkoholizacja. Dobra, mamy bombę. Teraz tak, Szymon, ty głupi, przyjebany idioto, debilu, daunie, pojebie, chuju gównie, zrób kurwa normalny, normalną siekierę, mam. Już nie wyzywaj mnie kurwa. Okej? Okay? I look in your eyes kurwa now w tym momencie. Co robisz, głupi ryj? No wyzywałeś mnie w poprzednim odcinku. I chuj, nie idzie ulepszać. Zjebaliście. A nie, bo to się piórami ulepsza, piórami się dbil, ci jebno z otwarty byś miał dopiero. Dobra, nie mamy piór za dużo, to zzębujemy ją. Zzębujemy sobie ją. Zobaczcie, jest cała zębowana, ale resztę bym zapiórkował. Aż 9 mamy. Będzie taka siekierzada mix. Trochę mocno bije, ale też szybko macha. Dobra, chcieliście tą siekierę. Podobno jest lepsza do rąbania drzewa. Co my potrzebujemy, aby wyjść? Usiąść sobie musimy. To sobie posiedzę, kurde. Wiatr się ruszył, kurde. Dmucho w tym lesie, a pojebane. O, ben, dmucho ty. A jedno drzewo tylko dmuchło. Najwidoczniej czuję do niego miętę przez rumianek. No, takie dmucho. To jest miłość. Ciekawe, co by wyszło z połączenia drzewa z wiatrem. Przeciąg kurwa z drzazgami chyba. Dobra. Jak wiecie, oni tu przychodzą. Weźmy sobie inną siekierę, bo po co mu łazić teraz jedną. Ale tero to się kurwa czuje naprawdę. Jak z plemienia naturala. Gdzie ta... O, przyszły już te dziki. Dobrze, idziemy. Ogólnie, jak wiemy, na terytorium The Forest od jakiegoś czasu grasują straszne stwory. Stwory, które wyglądem przypominają choinkę, tylko są białe jak jebany albinos, więc to nie jest jednak choinka, tylko albinos taki po udarze mózgu i ma więcej rąk, tylko że ma te ręce krótsze. Nie wiem, kurwa, co to jest. Dla mnie to zawsze była matka kanibali. Dobrze, wyszliśmy na plażę. Jak już jesteśmy na tej plaży, musimy i tak wykorzystać moment, że nikt za nami nie idzie. I użyć tej siekiery. Ja pierdolę, jak ona wygląda, nie? Przyzwyczaiłem do czerwonej. Przyzwyczaiłem się do czerwonej i teraz tą mam rąbać? Co ty jest? Cash, kasa. Można już rąbić? Nie, jeszcze nie można. Ale będzie można je rąbać podobno. Ale nie, musimy uzupełnić zapasy, bo nam brakuje dużo rzeczy. Też kasa kolejna. A zarobą po kolorze wszystko. Ile jest tam łapek już? F5 i sprawdź. No serio sprawdź. Cię to nic nie kosztuje, a mnie się morda raduje. Odbekuje mi się, bo jadłem tego Red Bulla. Sperma byka podobno. Znaczy kiedyś tak mi mówili, żebym tego nie pił.
Że tam jest dodawana sperma byka. Ej, głupi debil, w to uwierzyłem. Naprawdę w to uwierzyłem. Dopiero później, jak się nauczyłem czytać, to skład przeczytałem. Dobrze. I teraz tak, powinniśmy stąd wyjść, no bo jednak mam... Ale jestem... Ale się głodny zrobiłem. To sobie batona opierdolę. Liona. Teraz jak zobaczę mnie kanibale, to jak wydrę mordę, to chuj na drzewo ucieknie. Dobrze, idźmy. Gdzie ta dziura była? Ona była... Czemu ja idę cały czas na bloku? Tak się ich boję? No w sumie boję się, bo kurwa nie umiem z tym walczyć. Ej, a czekaj. Czekaj. Prr! Prr! Gniady! I... nie to. O! Tak... O kurwa, teraz to wygląda jak... Jakby się złamała po uderzeniu w drzewo. Tu była dziura? Co robisz, kurwa, gołębi jebany? Rzucił się na mnie ptak nawet. Nikt mnie, kurwa, już nie lubi na tej wyspie, nie od update'a. Mam nadzieję, że teraz w update'cie to coś poprawią, bo to jest nie na mój rozum. A tutaj coś się narobiło. Wiecie, że tu była ta autostrada dla debili. Ona stała dość wysoko. W miarę prosta była. No i było też to drzewo. Czy coś tu zmienili? No na razie ukształtowanie terenu jest zmienione. Czekaj, pokaż. Wezmę sobie. Ukształtowanie terenu jest zmienione, bo jest takie... Ni to góra, ni to płasko, ni to wejdziesz, ni to spadniesz. No jest te, tak, faktycznie jest to drzewo. W ogóle nie wiem, co te drzewa tu oznaczają. O, ale teromoliście kiedyś nie miał. Te drzewo można by było w sumie na coś wykorzystać, nie? O, mamy ziółka lecznicze. I kamień mamy. Kamień zawsze, tak mnie intrygują kamienie strasznie. Genezę kamienia chcę poznać, kurwa. Znowu coś podniosłem. A, kamień. No bo tak, no jak mnie intrygują, to podnoszę, nie? Dobrze, zebraliśmy gówno, okazało się, że tu nic nie... O! Co robisz, dziuro, z mą głową? Mam tam zejść? Tak szczerze? Tak szczerze? To jest latarkę wezmę. Ci no kurwa. Tak Kinder niespodzianka, no nigdy nie wiesz co tam będzie w środku. Serio straciłem tyle materiału, żeby... zobaczyć tylko? Pomyślałem sobie, zobaczyć, że wszedł na jakiś kurwa film na YouTubie. No dobra, idziemy inną dziurę sprawdzić. O kurwa się ciemno robi. Ej, co tam jest? Widzicie tam białe daleko? O kurwa. Wypierdalać stąd! Ej, ale wiecie co, ja mogę ich faktycznie... tym wybuchem przywołać. Ej, nie? Zobaczcie, ile tej dziczyzny tu przyszło od razu. I się kurwa ciemno zrobiło. Idę do domu, zaś tu będziemy kontynuować. Ja nie, bo po nocy to nie będę chodził, wiecie dlaczego, bo... Jak idę po nocy, nie? Słuchajcie, teraz mi uważnie, jak idę po nocy, nic nie widzę. Nic. Jak idę w dzień, to mnie razi słońce, też nic nie widzę. Więc kiedy najlepiej wyjść? Nie wychodzić. Teraz pójdę na bloku, bo... kurwa, na bloku sobie pójdę, no. Bo mogę na przykład. O kurwa, jak Zeus tu zaświecił. Ładnie, kurwa, żeś zaświecił. Nie mogę latarki odpalić. O, mom! Mom czy miałem? Nic kurwa nie widzę! Zemsta Belzebuba kurwa, naprawdę nic nie widać. Gdzie jest tym kurwa? Idę po takim omacku, nie? No dobra, kurwa do... Ty no już... O, mom! Myślałem, że latarynta się zjeba, ale nie, działa jednak. Słyszę jakiegoś chliptaka.
Matkę Behemota. Widzę pierwsze drzewo, ja je kojarzę. Widzę już moje pierwsze światełka. Kurde, tej czajcie, że kiedyś jakbym sobie po nocy wracał, nie to fi! Żeby to pierwszy raz! A teraz jak wracam w nocy, to oj, może być wieb, nie? Widzicie już. Cześć kolego, co tam idę zobaczyć, co się dzieje w domu. Cześć, ognisko zapalę, żeście nie musieli tak stać jak pizdy. Co tu się stało w domu? Czekaj, sobie zapiszę. Zaraz się będziemy bić, spokojnie, spokojnie. Mamy czas. Weekend się zbliża. Stawię sobie jeszcze kurwa twoją nogę. Kurwo. Dobra, wszystko się poli. Wszystko się dymi. O, kurwa, że jeszcze... A ty jak tu... A ty jak przelazłeś przez ten płot? Proszę mi natychmiast opuścić moją posesję, ty kurwa idioto jebany dziki. Co, myślisz, że jak się w kącie schowasz, to cię nie będę widział? Debil, chodź ci, bo tak pokażę. Chodź. Chodź ci, ty jesteś ale głupi, kurwa. Głupi jak twój pan. Nie no, kurwa, muszę cię zabić chyba, czekaj. Dobra. Minus 1 złoty internet. Muszę jeszcze chwilę poświeci. Kurwa, sam się podpaliłem, nie? Przewróć się, bo mi świecisz po pokoju. Wyłącz to! Kurwa, se krzywdę narobiłem, nogi mnie bolą. Ręce mu popolunę. Ale se kawałek jagnięciny zim. Tak tak się to nazywa faktycznie. Jagnięcina. Ale zobaczcie, coś z tym ognisykiem jest nie tak, że ono już tak nie siedzi. Ej, świeciło całkiem inaczej. Teraz już są inne czasy, już światło nie świeci tak samo jak świeciło kiedyś świeciło inaczej wtedy. Tak, to było kurwa tak głębokie jak kałuża kurwa w Tadeuszewie. Po deszczu. O, mogę zjeść, ale nie mogę nachylić się, bo kurde gorące łapów mnie poważył. O, git. Ale się uraczyłem, moja babcia go dała. Ale się uraczyłam. Ojej, jak się ura... Najadłaś się, babciu. Uraczyłam się i nie mów mi jak żyć. No i chuj. No i tyle. Masz kurwa z babci. Prababci. Zośka tak coś powiedziała, to... Dobra. Idziemy spać. Kurczę, coś mi ugryzło w rękę. No, faktycznie. Kanibale na podwórku. I co ja mam z nimi zrobić? Co ja biednym mam począć? Dobra, no jak chcecie się nakurwiać maczetami, no to spoko. Ja zawsze... propsuję takie akcje. Jak chcecie się pizgać, no to zaraz do was zejdę. Tylko bym chciał zobaczyć, gdzie wy kurwy jesteście. Tu was nie ma. Tam również... A tu jesteś. Czekaj, mam na ciebie też sposób... pokorzę ci, patrz. Chodź do bliżej, coś ci pokorzę, chodź. Chodź ci pokorzę, kurwa, gościnę, chodź. Zapalniczkę, Szymek. Zapalniczkę. Chodź tu bliżej tam, kurwa, nie... Myślisz, że cię nie widzę, myślisz... Doskonale cię widzę, ty, zagasło mi. Tej, hono tu, no. Ale nie biegaj, kurwa, jak po szczeluny, tylko czekaj, zaraz dopiero będziesz mógł biegać. Teraz uwaga, widzisz kiedyś Robin Hooda, kurwa, w deforeście? To teraz patrz, stój, no, żebym cię mógł celować. Żeś daleko poszedł. Kurwa, gdzie ja to strzeliłem? Dobra, czekaj, bo... O, tam stój. No pięknie. Dobra, posprzątane. Potem cię obierzymy, wezmę się kierką, odkroję nogi. Będzie kurwa... wyfiletuję, kurwa. Dobrze, i teraz tak, weźmy sobie ten crafting młotek. Crafting table, or crafting na kiju ze szmatą, z pierzem i z zębami. Kamień. I... To było też głębokie. Oj, obudziliśmy się rano. Jak fajnie rano wstać. Jak fajnie kanibalowi w mordę dać. Idę go obkroić, kurwa. No, słyszałem gwizdowkę jakąś kanibalską. Oni takie gwizdki w ryju mają. A czemu mi się ta siekiera załączyła? Ja chcę tą! Tutaj był kanibal, on takie zataczał się do tyłu, jakby pijany był.
ale jakimś cudem musiał przeżyć, or ktoś go zabrał. Też tu miałem kanibala położonego. Jaki se leżał, tu, w tym miejscu, ale już nie leży. Ptok mi do ogniska wlecie, szkoda, że nie można od razu takiego zjeść, takie gąbki bym zapierdolnął. No dobra, no co, no, no co, no co, no, 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 no co, no, no co, no, no wyjdźmy z tym, no. Dobra, jak wygląda sytuacja na posesji? Co jest, kurwa? Co ja zrobiłem? Ej, właśnie, coś mu pokorzę. Czekaj, tylko to dostanę. To jest bezpieczniej trochę, nie? Tak? Dobra. Tak. Szymon, ty debilu. Jeszcze raz. Tak i... Czachadymi. Ja! I to mogę się tym bić, wiecie? Ale to nie jest to, co chciałem wziąć. Jeszcze to niżej. O. Widzicie? To jest młotek do papioków. Kaźmierz by to tak nazwał. Do papioków. Bierzesz papiok i tak przybijesz do dacha. Dobra, i teraz weźmy ponownie naszą... Kurde, staczam się, kurwa, w tej grze. Staczam się. Na początku robiłem normalnymi narzędziami. Teraz, kurwa, pizgą, jakimś gównem, kurwa, urąbanym z zimy, no. Ale tutaj... Bardzo ciekawa sprawa. Intryguje mnie to, co się stało. Takie weryfany śmieszne. Coś łazi za tym. Ona tu jest, ale kurwa dla mnie nie tańczy, po prostu chce mnie wjebać. A tam coś nie idzie? Nie. Pokaż ryj, przebrzydła kurwo. A nie, to tylko ty. Chodź, Sin! Chodź! A skąd tu was tylu przyszło? Pokaż. Ło kurwa, ale dzików! Chodź tutaj, trzeba patrzeć, ja mam pokoju. Tu biegniesz, 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 biegniesz. Tu jestem. No dzisiaj sobie nie popracuję najwidoczniej, no. Kurde, sobie kabeznę, cholera. Red Bull mi dodał skrzydeł, kurde, może przelecę. Wejdziesz to w końcu. O! Widziałeś? Ciekawe jak zareagujesz na to, jak ci zjem kolegę. Albo go kurwa pokroję na twoich oczach, ty śmieciu. Patrzcie co robię z takimi jak wy. Bierę do domu i pleno, patrz. Z zawodu. Masażysta. Ej, faktycznie to lepiej kroi trochę. A nie, jednak rynka się broni. A nie, odpadła. O! Widzicie kurwy i psy? Chuje i złodzieje? Co zrobiłem z waszym freundem? Jeszcze łeb mu odrąbię, żeście wiedzieli, że o, ze mną nie ma żartów. Nie ma żartów, kurwa. Możecie się pożołkować z kogoś innego, a nie ze mnie. Dobrze. Zobaczymy, jak się rąbie drzewo tam. Podobno ktoś tam pisał, że kondycji nie zużywa. Zużywa. A trochę inny odgłos jest. O, jebło. O, jebło drzewo. O. Tak pizgło, że jebło, że chuj. Daj, a mam jakieś żarcie? Przecież te klatki, kurde, poobalane wszystkie, a zdobyczy żadnej na niej nie widziałem, nie? W ogóle co jest najśmieszniejsze w tych drzewach? Są moje lampiony, nie? A tam są moje lampiony, jak kurwa... Ty patrz, sarna się pojawiła, sarna... Gandalf. Dobra, no co? Dzisiaj taki do widzę grzeczni są, fajne to. Ty, lizard! O kurwa. To jest dopiero znalezisko. Coś tu łazi jeszcze, wiecie? To jest ten chliptacz. Ta matka. Zbiję to drzewo sobie też, bo dlaczego nie? Bo
mogę, nie? W sumie jest u mnie na podwórku. A i tak po update'cie pewnie wyrośnie. To nie ma co tracić, nie? Materiału budowlanego. A update za 5 godzin już. Czy jak... Właśnie. To gdy dodam odcinek, to już update będzie za 3 godziny. A jak nie wykorzystamy drzewa, to nie będzie drzewa do wykorzystania. Raczej będzie nowe, a stare zostanie niewykorzystane. Rozumiecie, nie? Mam myśl. Nie? To dobrze, bo ja też jej nie rozumiem. I właśnie jeszcze taki problem mam natury tej barykady, którą zrobiłem tej naoszczonej. Co? Jo, to myślałem, że kanibal mi po domu chodzi. Tych palisad tutaj, jak widzicie. Tych, o, tamtych. Tych na dole, co są. Zaoszczonych, tak jak mówiłem wcześniej. One nie zatrzymują wrogów. Jedynie co, to fajnie wyglądają. I to jest wszystko, co one robią. A Jezu, ile roboty jeszcze przed nami. Jest dopiero początek... Początek czegoś na poczętego, nie? O. Ile to już my jesteśmy razem odcinków tutaj i próbujemy coś wytworzyć? 60 tysięcy już chyba, nie? Nie, 60 tysięcy to ja robię wyświetleń ostatnio na filmach. Ale ten, tak, drzewo robię. Ktoś tam pisał, Szymon, jem drzewo przed odcinkiem. Oszalałeś. Jak było można robić, jak byli zwykli kanibale? Teraz są kanibale zagadki, teraz są kanibale groźni, teraz matka kanibala wyszła na łowy, więc nie mogę, bo wszystko się może zdarzyć, jak nie nagrywam. Wiecie o co kaman, nie? Że jak nie nagrywam, to nagle nie wiem, coś by się mega wydarzyło i nie mógłbym wam tego pokazać. Bo na przykład drugi raz by się już tak nie wydarzyło, nie? Wydarzyło się tylko raz na przykład. Ktoś woła Beatę. Kto to jest? Czy Nympa pójdziesz sprawdzić, kto to jest? Bo Beatę nie każdy zna, bo... Beata jest taka, że ją trochę znają, a trochę nie. Psy z klombu, 300 metrów dalej, bardzo ją znają, ale one raczej po imieniu nie wołają, bardziej... Nie? Więc właśnie. Ktoś idzie. Bo Zuzia miała być, dlatego nagrywam. Chyba mamy księżniczkę w domu. Chyba jest. A chyba sama nie jest. Rozkminy ojca Szymona. Jak wiecie, w tym momencie się kończy świat przeklinania. Nie chciałbym dostać buły, łokcia i uwagi do dzienniczka. Tak jest. Wy się nie śmiejcie. O, coś tu się dzieje. Chyba nawet moja była żona przyszła. Tak mi się wydaje. Ile w tym jest prawdy, to nie wiem. A tak po głosach, to ja tak rozpoznaję. A przyjdzie księżniczka do taty. Muszę wyglądać pozę, jak mu gryzie albo coś. W tym momencie posiedzę, ale w ogóle zobaczcie, jak dzisiaj spokojnie w biskupinie. Znaczy, nie powiem, mieliśmy na jakieś próby jakichś ataków, ale nie były jakieś tak mocno natarczywe. Po prostu chodzili tak zaczepno obronne kanibale, jak ciułały na przykład. Jeszcze jeden, no się łapią się na pułapkę, dobrze, się łapią. Wiesz, mogę powracać wtedy, jak oni się łapią. Byle to duże mi nie przyszło. Bo jak to duże przyjdzie, to wtedy będziemy mieli Houston problem. Tak, będziemy mieli ogromny problem. Bo... dobrze, że się nabijają na te... Co to było?
Ostatni raz taki dziwny odgłos słyszałem. Oj, dawno, dawno. No, Zuzia z wolą. Na bank banków. A Beta dostaje po prostu na głowę, nie? Beta zdziczała, jak słyszycie. Bo nie może wyjść, bo chyba brama jest otwarta. Nie może wyjść, bo Beta na łeb dostała w tym momencie. Tak jeszcze przez godzinę będzie... Godzinę będzie dzikować. Zuzia na podwórku jest z tego, że słyszę, tak. Mógłbym przeklinać, ale po co... Ale po co ryzykować, tak? Po co ryzykować? Niech sobie będzie jak jest. Jeden piniek mi chyba uciekł. Jeden piniek mi uciekł. A naprawdę lwią część udało nam się dzisiaj zachować. Jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem, że to tak sprawnie poszło. Przez ostatnie trzy odcinki po prostu miałem mega zmagania z kanibalami. Nawet jedną walkę wygrałem. Poznosimy sobie to wszystko w jedno miejsce. Po prostu no, zużyjemy to na jakąś budowlę. Zaraz wymyślimy coś, co nam się przyda. Coś pożytecznego, tak? Nie wiem, służące do walki z nimi, albo do... To po prostu bezpiecznego poruszania się na naszej szerokości geograficznej, na naszym kwadracie. Mam 26 minutę i już prawie wyczyściłem tutaj teren, ale czekajcie. Może zaczniemy budowę, tak? Mamy trochę tego sprzętu. Mamy trochę tego sprzętu, ale... Wiecie co? Tu by się przydała altanka. Jezu, Beta, uspokój się, Beatka. Beatka, grzeczna bądź. Ile ona potrzebuje? 60 patyków i 49. Powinniśmy to zrobić. Z palcem w dupie. Taka 49 wydaje mi się, że będzie bezpiecznym schronieniem. Będziemy mogli bez problemu uciec. I raczej skokające matki nie powinny nam wejść na łeb. Zbierajmy te dechy. Już prawie jest fundament położony. Dojeżdżamy zresztą. No sorry, mój pies dostał na głowę, po prostu nie ma się mu co dziwić, bo no, Zuzię widzi 2-3 razy w tygodniu. Ja tylko dokończę nagrywanie i też idę zjeść to dziecko. Nie siadaj. Proszę to weź. Dochodzimy. Ale teraz zauważyłem, że to będzie wychodziło za moją fortyfikację, ale w sumie dobrze. Bo będę miał wtedy pretekst przy następnych odcinkach do rozbudowania tej budy. Jak wiecie, te płotki prostopadłe, równoległe, sorry, można bezproblemowo niszczyć przez jedno uderzenie z siekiery, a i tak będę musiał zmienić tutaj ten płot na taki płot. W sumie dobrze nawet, nie trzeba tego zmieniać. Beatka, proszę uspokój się. Nie opowiadaj, tylko grzeczna bądź. Bo tutaj buduję altanę Borysa. Number 5 chyba. Chyba to jest piąta. Raz, dwie, trzy. Jezus, żol mi tego psa teraz powoli. Zaraz cię wypuszczę, Beatka. O, to jest takie w psim języku znaczy Zuzia, nie? Boże, nie, o Boże Zuzia. Na tej zasadzie. Dobrze. Kończmy tę budowlę, bo już... A jeszcze będziemy musieli drzewa narąbać, nie? 20 sztuk ponad nam jest potrzebnych. Słyszycie, co się dzieje? Słyszycie? To jest miłość. To jest miłość. 19 sztuk potrzebujemy. Z dostępnych materiałów tutaj jesteśmy w stanie to... Jesteśmy to w stanie easy uzbierać. Tak, easy. Totalny easy.
Tylko czy kanibale nam dadzą, tak? Dobra, dokończymy tam altanę, położymy sznur, aby na nią się po prostu wdrapać. Módlmy się tylko po prostu, żeby żaden z kanibali. Oj. Przyszły te większe chyba. Żeby żaden z kanibali nam nie chciał popsuć naszej dyskoteki. Poznosimy sobie od razu, będziemy sobie znosić na bieżąco, bo boję się, że mi po prostu gdzieś to drzewo zniknie. Boję się, że to drzewo zniknie po prostu i sobie będę znosił. Beta się uspokoiła, więc możemy wypuścili. Zuzia jutro jedzie na jak to ona mówi, na dużą wodę, nad morze. Jedzie nad morze jutro. Ja tam będę do nich musiał dojechać. Tylko, że też jestem umówiony na odcinek z Turbo Krzychem i dopiero no, w drugim tygodniu, chociaż na 3 dni wyskoczyć. Tak będzie odcinek z Turbo Krzychem. O kurde. Uratujmy jak najwięcej się da. Będzie odcinek z Turbo Krzychem, będzie. Nitro też od razu będzie nagrywał z Turbo Krzychem. Ktoś się pytał, i co tu się stało z tym? Coś się stało nie tak, że po prostu źle wybudowało mi tą konstrukcję. Albo jakiś safe się spieprzył i temu to tak wygląda, jakbym miał jakąś chorobę weneryczną. Chyba nie odzyskamy za dużo. O kurwa, się przestraszyłem ciebie, stary. Miałem nie przeklinać, chwała Bogu, że nikt tego nie słyszał. Ale zaniesiemy to. O, się go zlękłem. On cały czas stoi i kampi i czeka za mną. 39. Może też po drodze. Zuzia przyjechała? Z Magdą? Tak mi się wydawało właśnie. No zaraz skończymy tą budowlę. Zbieraliśmy kijaków. Dobrze. Nie. Co to jest za żarło? Niedobre. Wbijamy. Jedziemy z kolejnym drzewem. Sobie wyczyściliśmy teren. Mam nadzieję, że jednak po tym update'cie pojawią się te drzewa ponownie. Wtedy jest mi łatwiej. Dwa, że będę miał na swojej posesji te drzewa. I od tamtej altany zrobimy jeszcze z dwie. Też taki mam plan. Zamiar mam zrobić jeszcze dwie altany. Jeszcze nie wiem gdzie. Tu jest jedna. Na tamtym rogu może zrobimy. Zrobimy jeszcze dwie altany i po prostu będziemy je wykorzystywać do przemieszczania się. No kurczę, mam nadzieję, że mi się uda przed spaniem, bo się robi ciemno. Robi się ciemno. A jak jest ciemno, ja się niekomfortowo czuję tutaj w tej grze. Kiedyś się czułem bardzo komfortowo. Teraz ile mi brakuje? 9 i... Zapalmy sobie to. Co? Żółw wodny u mnie? Z jakiej kurwa racji? Jakim cudem on tu doszedł? Dobrze, zrobmy jeszcze jedno drzewo. Tracę tej energii jak down. Ale dziwne, nie było tych brzydali. Najbrzydszych jeszcze. Znaczy ja się cieszę, tak? Nie, że bym za nimi tęsknił. Tym bardziej nie chcę wykrakać, żeby to mi przylazło. Jesteśmy tak blisko. No w sumie... Jakby dobrze jebnąć, to dwa drzewa. Dwa drzewa, no. Jezu, jak ta beta piszczy. Zanieśmy to do altanki. A jeszcze desek musimy nas nosić. Oj, coś czuję, się nie wyrobię od razu. A też wiecie, co tu będzie rano, nie? Chcieliście dłuższy odcinek, więc mam nadzieję, że ktoś tam zostawi tę łapkę. No beta się cieszy, no co zrobisz? Krzyczy teraz ludzie, już nic nie zrobimy z tym. Jedyne co? Jedynie, żeby to opanować. Co? Idzie szefowa?
idzie. A kto tu przyszedł? Chodź. O, jesteś odlaskowana, tej na chłopakach byłaś? Hm? A buzi? No. O, najsilniejsze uściski na świecie. Ej, serio, co ty się zrobiłaś znowu? Drapłaś się. Tu miałam. Tak, perła mi tu mocno, tak. Taka jest ta perła, dzika? No. Weź przytul Beatkę, bo normalnie co ona tu robiła, nie? Ty sobie nawet nie wyobrażasz. Przewracała się. Swoim psim językiem mówiła: Zuzia, Zuzia. Ojejku, się przestraszył tata. Czekaj, muszę się mu zapytać, bo tutaj pan się zgubił. Tutaj jesteś. Proszę umrzeć natychmiast. Jednak musimy przespać. Ja, Zuzia, zaraz będę mógł się z tobą poprzewracać trochę. Ej, pali mi się dom. Będzie walka jak ostatnio. Nie, nie, nie. Ej, patrz, to dom mi się zapalił. Jak to ugasić? No to ona kanibaliza później upadła. Nie. Tak. Nie. Ej, ja podpaliłem sobie budynek. Zuzia poszła do babci, mogę sobie przeklnąć nawet. Właśnie, miałem sprawdzić. Ale to zaraz, sprawdzimy na końcu. Jezu, 36 minut. Do spania, Szybek. O, jak ładnie, dzień się zrobił od razu. Jesteśmy wyspani, teraz tylko się napić. Jest jakieś gawno? Nie ma. Nawet znalazłem, widzieliście, dechy na swoim podwórku. Ej no, zjarł mi się domek. Łaj. Ej, zjarł mi się naprawdę, myślę, że to tak się nie jara. Zepsułem sobie dom. Dobrze. Znaczy niedobrze. Ej, dom se zjarałem. Jakim fucking kurwa cudem. To jeszcze wyjdę, to jakąś niespodziankę tutaj spotkam, bo jak pech to pech. O, jest... Koleś idzie wbity w ten, w pułapkę, ale idzie, pierdoli, będę walczył z tymi samu, będę walczył. A za brata Macieja. O kurwa, co ja tu mam? Jeden jest wbity w ziemię. Czy widzicie, jak on skoczył? Co ty żeś zrobił? Co jest z tobą? A to jest zwłok. No jak zwłok, to spoko. Umrzy. I wszystko się jara. Patrz, następny przyszedł. Ile ja na was szmatek muszę potracić, to wy sobie nawet nie wyobrażacie, nie? Ale znowu nie zabrałem tej, co chciałem. Hono, 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 hono. Hama, 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 hono. Nie le, tylko gin. Skąd was tyle tu się namnożyło, no? Jedzenia mu dosyć, a wy cały czas mi donosicie. Nie no, myślałem, że jakiś jest, ale nie. Ej, nie, bo na tym drzewie mam ten, coś tam mam. Dobrze, jedziemy z tym. To jest chyba ostatnie drzewo. Potem tylko kijaków trzeba zbierać. A kijaki to, wiecie, easy. Potem pójdziemy zapisać grę do góry. Musimy otworzyć naszą pierwszą chatkę. No po prostu... ogień killim naszą pierwszą chatkę. Ogień naszą chatę killim i chata die. Tak po angielsku powiedziałem, wiecie, że... Zasz panować trochę, tak? Jeszcze jedna. Zaraz sobie weźmiemy małe dechy. Tu mamy dwie. Dwie. Tu będą trzy. Trzeba jeszcze szumek trafić. O, właśnie tak się trafia. I tu też powinny być trzy. Już chyba mamy komplet. Ale jeszcze to zbiję. No oczywiście, że mamy komplet. Cyk, jedna, ale jeszcze gdzieś jedna powinna leżeć, a nie wiem gdzie leży. Co ławkę zrobiła, albo coś takiego.
A donieśmy tą altanę, donieśmy również te kije. Kij jeszcze jest chyba potrzeba. Tak, będzie jeszcze 20 potrzeba. I zaraz to zrobimy, przyniesiemy 20 kijoków, czyli na dwa razy będziemy musieli je tośtać. Szkoda, że nie ma takiego wózka dla kijoków, bo czasami się by przydał faktycznie. Nie w każdym miejscu badyle się respią. A najczęściej jest tak, że jak ich potrzebujesz, to się respią bardzo daleko. Albo w ogóle. Dobrze. To zbijemy. Lecimy dopompować. Już kończę, Zuzia. Dobrze, jeszcze 10. To jeszcze raz pod górkę. I jeszcze raz z górki. Potem do chaty zapisać grę. Oczywiście kanibala weźmiemy na plecy i zrobimy sobie z niego kotlet. Ale to w następnym odcinku. Mamy dwie, jeszcze 8. 4. 6. 8. No i mamy dychę. Mamy dychę. Wydaje mi się, że też powinniśmy mieć jedną linę. Uważaj, że się przewrócisz. Ojejku. Bo się przewrócisz i będzie bam. I będzie ten. Nie no, płacz może nie, ale. I będzie sine kolano. Gdzie na samym na końcu odcinka nas odwiedzili. Jakiś niewydarzony jeleń z niego. Czyli nie mam, będę musiał ze szmatek zrobić. Może nie zrobię ze szmatek, będę musiał z nim powalczyć? O nie, chyba nie. Taki nierozgarnięty jest. Dobrze, mamy zakończoną budowlę. Nie, no dobrze, że to głupkowate jest to wszystko. Musimy się jakoś mega męczyć. Wyschnięty na maksa. Tak, powinniśmy wejść do chaty. Kurczę. Taką ładną budowlę miałem koło tego kamienia, tak, takie centrum jakby osady, nie? Tam ludzie się zbierają, opowiadają sobie bajki. Dobrze, ole mi noga ścierpła, Boże święty. Jeszcze przenocuję i raz zapiszę. Okej, okay, mamy zapisaną grę. Jest noc i jeszcze raz przenocuję, żeby był dzień. Nie udało nam się obudzić o poranku, bo mamy rosyjską dyskotekę w lesie. Jak widać, niewydarzone stwory nam wpakowały się na biskupin, ale koniec jest aż po same suche pięty i widzimy się w następnym odcinku, jeśli jesteś ogarnięty. Bang! Na razie, cześć!